Ja ewentualnie zostanę na jakiś czas. Zobaczymy, jak długo. Związek jest wolny. W każdej chwili mogę odejść. Ale na razie jeszcze zostanę. Albo chcesz się urodzić, proszę bardzo, ale ja odchodzę, bo ja się na to nie pisałem. Mówmy to dziewczynom, które wchodzą w takie układy. Że mogą stanąć przed takim problemem, przed takim pytaniem. Niech najpierw odpowiedzą na to pytanie, co powiedzą facetowi, który mówi, albo zabijesz dziecko, albo odchodzę, a potem jak się zgodzą na mieszkanie wspólne, na współżycie i tak dalej. Mówię też nierzadko ludziom dobrym, którzy gdzieś tam się pogubili, że nawet jak już rozpoczęli, to weszli w to, żeby się z tego wycofać. To jest osobny właściwie wykład, ale jest tego głęboki sens, żeby wycofać się z rozpoczętego współżycia przed ślubem, żeby wejść w małżeństwo w czystości, bo dziewica się nie odzyska, ale czystość tak. I to ma ogromną moc. Jeżeli nawet mają 2 tygodnie do ślubu i oni przyjdą na pozycję czystości, zrezygnują ze współżycia, to zupełnie inaczej będzie wyglądała ich spowiedź czasem w dniu ślubu. Zresztą takie są zalecenia duszpasterskie. Żeby nie było już 3 spowiedzi, no bo żeby tylko no, w sobotę rano i potem do ślubu, prawda? Zupełnie inne będzie ich wejście w małżeństwo, zupełnie co innego będzie znaczył ten ślub. I zupełnie czym innym będzie, że będzie choćby trochę poczekania, to ich współżycie po ślubie małżeńskim. Mimo, że gdzieś wcześniej się pogubili. I mówię to nie wszystkim. Ja zresztą teraz narzeczony i mam mało kontaktu. Ale zdarza się, nie często, ale zdarzało mi się, że pary po ślubie, po pół roku potrafiły przyjść i podziękować. Że one teraz rozumieją, że ich wejście w małżeństwo było zupełnie inne. Dzięki temu, że wycofali się. No, cudzołóstwa, nazywając rzeczy po imieniu. Że weszli w małżeństwo po Bożemu. Mimo, że gdzieś tam wcześniej grzeszyli. Ale weszli w małżeństwo w czystości po Bożemu. I ich przysięga nie była kpiną z Pana Boga. Tak? I zupełnie jest inna pozycja do wychowywania dzieci, do przekazywania wartości, czystości. To wszystko jest zupełnie inne perspektywy się robi. Jeszcze raz podkreślam, nikogo nie chcę potępiać, nie mam takiego prawa. Pochylam się nad ludźmi, których świat wykołował i czasem błagam, żeby się z tego wyrwali. Dla ich dobra. Kochani, wejdźmy na najwyższe piętro, czyli tych lęków psychicznych nie będę rozwijał, bo tu moglibyśmy naprawdę do rana nie wyjść, czego kobiety mogą się bać. Ale każda kobieta wie, bo czuje, czego się boi i niech to opowiada. Ja czasem mówię, niech opowie bajkę swojemu mężowi, o sobie. Namawiam żony, żeby opowiedziały bajkę o sobie ze szczególnym uwzględnieniem swoich lęków. Może wersja pierwsza łagodna, żeby chłopa nie przerazić, tak? Tak jak się dzieciom o czerwonym kapturku czyta, to też na raty. Nie odrażył wilk, zjada babcię. Ale niech opowie bajkę o sobie. A mężczyzna niech uzna za wielką mądrość. Nie za porażkę, nie za przegraną. Za wielką mądrość. On potrafi tą bajkę wprowadzić w życie i uwierzyć, że to jest najważniejsza prawda o jego żonie w tej dziedzinie. I wtedy żadne przemysły na nich nie zarobią. Małżeństwo im się nie rozwali, nie będą mieli nawet pokusy zdradzania siebie, a sfera intymna będzie ich jednoczyć coraz bardziej. Do końca życia coraz bardziej. Tylko muszą na właściwych zasadach to wszystko oprzeć, zbudować. I w świecie tych zasad nie znajdą. Wchodzimy na najwyższe piętro. Lęk jest wymiar duchowy. Tak, lęk o życie dziecka, nie o ciało dziecka. O życie dziecka z duszą nieśmiertelną. O życie dziecka, które jest przedłużeniem naszej miłości w wieczność. Tak. To jest jedyne takie działanie człowieka, że może miłość mężczyzny i kobiety zostać przedłużona w wieczność poprzez nieśmiertelną duszę dziecka. Dopuszczeni do współpracy z samym Stwórcą. On całkowicie bezbronnie oddaje się człowiekowi. Nawet po pijanemu oni są, a on przychodzi. Niegodnie, zdradza męża, zdradza żonę, a on przychodzi. Oddał się do współpracy człowiekowi w dziele przekazywania życia. Jeżeli kobieta się boi o życie dziecka, to jest to lęk tej najwyższej półki. Jeżeli mąż grozi, jak się pocznie, to zabije, to oczywiście nie ma mowy o żadnej więzi seksualnej. Jak można ten lęk pokonać?
Bo przecież wszyscy czujemy, że nie, małżeństwo nie zawsze może planować poczęcie dziecka. Są sytuacje zdrowotne, są sytuacje najróżniejsze, w których po prostu nie powinni począć kolejnego dziecka, albo już nie powinni więcej dzieci począć. Jak to zrealizować, żeby się nie bać? Ktoś może powiedzieć, no to niech przestaną współżyć. Nie. Święty Paweł mówi, nie odchodźcie od siebie, chyba że na krótki czas, żeby się oddać modlitwie. Więc nie jest rozwiązaniem w ogóle nie współżycie. Choć znam małżeństwo, przed wielu, wielu lat oni już oboje nie żyją. Gdzie rzeczywiście choroby spowodowały, mieli 6 dzieci, choroby spowodowały, że nie powinni mieć więcej. Oni przez 6 lat przekwitania jej w ogóle nie współżyli. Bo nie umieli inaczej poradzić sobie z tym problemem. Dawne czasy, kiedy jeszcze nie było tak rozpracowanych metod naturalnych. Po prostu przez 6 lat nie współżyli. Dzisiaj to nie jest potrzebne. Jak się dobrze nauczymy rozpoznawania płodności, to nie ma takiej potrzeby. Czyli jeżeli oprzemy to na rozumie, nauczymy się rozpoznawać płodność, to, drodzy panowie, prawie cały lęk z kobiety możemy zdjąć. Jeżeli widzi ona miesiąc po miesiącu, cykl po cyklu, dzieje się tak, tak, to tu jest płodność, tu jest niepłodność, widzi to czarno na białym. Łatwo się można tego nauczyć. I ma męża, który za nią interpretuje. To jest, panowie, bardzo ważne. Bo jak kobieta ma policzyć do 3, ale w tak ważnej sprawie jak przekazanie życia dziecku, to ona siebie zastanawia, czy to jest na pewno 3. A może za szybko zaczęłam liczyć? A może ta temperatura podskoczyła z innego powodu? A może ten śluz nie był śluzem, tylko wydzieliną jakimś upławem? Tysiące wątpliwości. Jak facet liczy, to ona ma spokój, ona się nie ma czego bać. To jest jego problem, jak źle policzy. Nie jej. Więc jeżeli mężczyzna przejmie odpowiedzialność za siebie, on sam będzie liczył, ustalał płodność, niepłodność, to gro lęku z kobiety schodzi. Prawie nie ma się czego bać. Drodzy panowie, i co z tego, że jest 5. dzień po jajeczkowaniu? Komórka żyje 15 godzin jajowa. Na wszystkie sposoby stwierdzone, że już dawno, dawno jesteśmy niepłodni. Nie planujemy dziecka. Proponujesz żonie współżycie, ona powie, no dobra, ale gdyby się poczęło. No, wiesz, że się nie pocznie? Wiem. Na pewno wiesz? Na pewno, no przecież widzę. No to co z naszym współżyciem? A gdyby się jednak poczęło? To jest, jeżeli jeszcze raz to powie, to jest silniejsze od niej. Paradoks. Kobieta po usunięciu wszystkiego, nowotworowa sytuacja, usunięte jajniki, jajowody, macica, pochwa zostaje, jest możliwe współżycie. Wpada na pomysł, a gdyby się poczęło? Kobieta 5 lat po ostatniej miesiącce, już dawno wszystko wygasło. Nagle pada, a gdyby się jeszcze poczęło? Drodzy panowie, to jest irracjonalny lęk, ale to jest wyzwanie dla nas. A gdyby się poczęło? Wbrew logice, wbrew biologii, to ja, ojciec tego dziecka, uznaję, że mimo, że uważałem, że nie ma być więcej dzieci, uważałem, że tak jest dobrze, to uważam, że jest ktoś mądrzejszy ode mnie. Że widocznie nasza rodzina potrzebuje jeszcze jednego dziecka. Ja to dziecko przyjmuję. I nawet gdybyś ty zwariowała i chciała mu zrobić krzywdę, to tobie nigdy w życiu na to nie pozwolę. Koniec, kropka, amen. I teraz już kobieta nie ma się czego bać. Boję się myśleć, jaki procent małżeństw żyje na świecie, gdzie kobieta jest w takiej sytuacji komfortowej. Boję się myśleć. I jeżeli taką sytuację się stworzy, że ona sama musi uznać, że nie ma się czego bać. Przy moim wspaniałym mężu, który na siebie bierze odpowiedzialność za wszystko. To się, drodzy panowie, pojawia inne niebezpieczeństwo. Dzisiaj dość powszechnie dzieje się tak, że mąż wraca z pracy, piękny był dzień, mówi żonie tam swoimi kodami, że może dzisiaj uczta miłosna, jak tam sobie nazwą. Ona mówi, ojeju, znowu? Musisz? No dobra, to szybciutko, bo serial za 5 minut. No trudno gorzej facetowi dowalić. No dobra, jak już musisz, to chodź, tak? Jeżeli zlikwidujesz wszystkie możliwe źródła lęku, twoja żona się otworzy na tą sferę i będzie inny kłopot. Wracasz do domu po robocie, zmęczony jak pies, walisz się na tapczan, żeby chwilę odpocząć, a tu ci przychodzi żona, mówi, kochanie, a może dzisiaj? A ty powiesz, ojeju, znowu? I drodzy panowie, tym optymistycznym akcentem chciałbym skończyć. Sfera płciowości kryje nieprawdopodobne pokłady, głębi również, radości, budowy więzi. Niestety
Ci, którzy mają w rękach media, którzy mają w rękach propagandę, nie chcą tego, żeby były szczęśliwe, trwałe, wiernie dozgonne małżeństwa, które jeszcze dodatkowo kochają dzieci, bo im biznes się psuje. Zróbmy im kawał, psujmy im ten biznes. Poprzez siebie, swoje dzieci, dzieci naszych dzieci. Bóg zapłać za cierpliwość.